Dzień dobry. Zgodnie z Waszymi prośbami i złożoną przeze mnie obietnicą postaram się dzisiaj co nieco opowiedzieć o Waszej lekturze, jaką jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Z góry jednak proszę o wybaczenie, ponieważ historia jest tak rozbudowana i ciekawa, że w te kilka czy kilkanaście minut nie da się jej sensownie opowiedzieć. Jest także, proszę Państwa, faktem, że mój kanał nie służy temu, aby streszczać lektury. Moim zadaniem jest jedynie Wam pomóc zrozumieć materiał, który macie do oponowania w szkole i w żaden sposób nie zachęcam do nieczytania. Wręcz przeciwnie, zachęcam Was do przeczytania Pana Tadeusza, mimo że wiem, iż jest to historia spisana polszczyzną XIX-wieczną i do tego wierszem, więc mogą Państwo czasem mieć taką niechęć w sobie do tego, aby ją czytać i aby ją poznawać. Ja postaram się w dzisiejszym odcinku nieco Wam to wszystko ułożyć, na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe. Po pierwsze, Adam Mickiewicz wydał Pana Tadeusza, kiedy przebywał na emigracji w Paryżu, a przebywał tam z wieloma Polakami, którzy uciekli z Polski na skutek represji naszych zaborców, po powstaniu listopadowym. I w epilogu, czyli już pod koniec Pana Tadeusza, on wyraźnie daje do zrozumienia, co było przyczyną napisania tego dzieła. Tęsknota za Polską, a także pewne poczucie osamotnienia i takiego smutku związane z faktem, że przebywający na emigracji Polacy wzajemnie oskarżają się o niewłaściwe postępowanie, o to, że zostawili ojczyznę w potrzebie. Nie potrafią się też dogadać co do tego, jak to ma wszystko wyglądać w przyszłości. W związku z tym atmosfera jest bardzo napięta i można powiedzieć także smutna, a nasz wieszcz tęskni za Polską. Chciałby zrobić coś więcej, więc zasadniczo jedyne, co mu pozostaje, to piękne wspomnienia, zwłaszcza z dzieciństwa na Litwie, które postanawia w pewien sposób i nam przedstawić właśnie postaci dzieła, jakim jest Pan Tadeusz. Pan Tadeusz natomiast dotyczy lat 1811 i 1812 i to są bardzo ważne lata dla nas, ponieważ w tamtym okresie przez Litwę przemaszerowywały wojska napoleońskie wraz z polskimi legionami. To było dla nas ważne, ponieważ my Polacy cieszyliśmy się sympatią Napoleona i gdyby wygrał z naszym zaborcą, czyli z Rosją, mielibyśmy zagwarantowany zwrot wolności. Dlatego dla Polaków jest to bardzo ważny moment. I chociaż Mickiewicz, proszę Państwa, pisząc to dużo, dużo później, wiedział już, że ta akcja skończyła się niepowodzeniem, to jednak chciał nam przypomnieć czas, w którym my, Polacy, mimo naszych wad, potrafiliśmy się zjednoczyć, pokazać swój wielki patriotyzm i działać razem dla wspólnego dobra. I teraz, proszę Państwa, tak naprawdę Pan Tadeusz miał być krótką gawędą szlachecką, ale w trakcie pisania, jak głosi anegdota, Mickiewicz bardzo tę historię rozwinął i bardzo ją rozbudował. W pewnym sensie zaczęła ona żyć własnym życiem. Na kartach tej księgi chciał bowiem Mickiewicz, proszę Państwa, przypomnieć nam także świat szlachecki, świat tradycji szlacheckich, który powoli odchodzi do historii. I tak, moi drodzy, na języku polskim będziecie się uczyć o licznych obyczajach, które w Panu Tadeuszu są wspomniane. Między innymi o tym, jak należało siedzieć i zachowywać się przy stole. Jak wyglądał spacer, jakie zwyczaje tam zachowywano. Tradycyjne, staropolskie polowanie, także posiłki, ale też i te zwyczaje, powiedziałabym, mniej korzystne, na przykład pojedynki, zajazdy, no i obyczaj odmawiania ręki panny jakiemuś niechcianemu kawalerowi. Dużo możemy się z tej księgi dowiedzieć. No i też, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Mimo że Pan Tadeusz jest napisany wierszem, to nie jest to liryka. Powinniście już wiedzieć na tym etapie szkoły, że nie każdy utwór napisany wierszem należy do liryki. Pan Tadeusz jest eposem i należy do rodzaju literackiego, jakim jest epika. A epos to szczególny gatunek literacki, który ma wielkie znaczenie w historii literatury danego narodu i ma pewne cechy. Cechą jest właśnie to, że przedstawione wydarzenia dzieją się w momencie przełomowym dla danego narodu i społeczności. I jak już wspominałam wcześniej, lata 1811-1812 przełomowe dla nas są. Ponadto ma on wszechwiedzącego, obiektywnego narratora. Bardzo dużo opisów różnego rodzaju zwyczajów, które się wiążą z tradycją danej społeczności, to też mamy. I dużo opisów szczegółowych, które opóźniają rozwój właściwej akcji, co nazywa się retardacją. A także na przykład, jeśli chodzi o środki stylistyczne, to bardzo rozbudowane porównania.
Epos ma także jedynego wyraźnego, niesamowitego bohatera, ale w przypadku pana Tadeusza to jest to bohater zbiorowy, bo wbrew tytułowi, proszę państwa, to takim bohaterem całej epopei jest polska szlachta. Polska szlachta, którą Adam Mickiewicz pokazuje nie bez wad, ale pamiętajcie, że te wszystkie wady blakną w obliczu naszego ogromnego patriotyzmu i tych umiejętności jednoczenia się w sytuacjach kryzysowych. Poza tym niektóre z tych wad ukazywane są z przymrużeniem oka, także czytelnik poniekąd nie zwraca na to aż tak bardzo uwagi, bo one go śmieszą. Zdarza się i tak. I proszę państwa, chociaż cała historia toczy się w latach 1811 i 1812, to także we wspomnieniach na przykład księdza Robaka czy Gerwazego wracamy do początku, do lat 90. XVIII wieku i do wydarzeń, które są bardzo istotne w historii Polski. Pamiętacie pewnie Konstytucję 3 maja, jak również i wydarzenia, które nastąpiły po niej. Powinniście także wiedzieć, czym była Targowica i dlaczego jest do dzisiaj synonimem zdrady narodowej. Polska szlachta wtedy bowiem, Polacy byli wtedy podzieleni. Była taka grupa, która oczywiście opowiadała się za tym, co proponowali zaborcy i nie reprezentowała patriotyzmu w taki sposób jak inna część Polaków. I teraz, moi drodzy, chociaż staram się to wyrazić w taki eufemistyczny sposób, to miało to ogromnie istotne skutki. Ponieważ kiedy cofniemy się w czasie i tak naprawdę ta historia zacznie nam się klarować i wyjaśniać, zrozumiemy motywy postępowania bohaterów i to, co się dzieje w momencie, kiedy zaczynamy czytać tę historię. Jesteśmy bowiem w Soplicowie. Jest to oczywiście dworek szlachecki na Litwie, otoczony brzozami. Brzoza to jest takie typowo polskie drzewo, w którym oczywiście gospodaruje bardzo dobry pan, sędzia Soplica, i on ogromnie dba nie tylko o ten swój majątek, ale także o swoich współpracowników, ludzi, którzy dla niego pracują. Żyje ze wszystkimi w przyjaźni, jest też znawcą polskiej kultury, polskich obyczajów i generalnie to Soplicowo opisywane z takiego punktu widzenia kogoś, kto je podziwia, jawi się jako taka Arkadia, miejsce idealne, doskonałe, w którym nie dzieje się nic złego, a też niczego nikomu nie brakuje. I tu, proszę państwa, do tego Soplicowa zjeżdża z nauk w Wilnie 20-letni Tadeusz. Tadeusz jest spokrewniony z sędzią, nie jest jednak jego synem. Sędzia bowiem wychowuje syna swojego starszego brata, Jacka Soplicy. Proszę państwa, na dworze też u Sopliców przybywają inni goście, między innymi Telimena, która wychowuje 14-letnią Zosię. I tu taka ciekawostka. Jeżeli przyjrzymy się biografii Mickiewicza, to okaże się, że Zosię uczynił on swoją równolatką. Ale to tak jak mówię, tak na marginesie. I teraz, proszę państwa, głównym takim, jednym z głównych wątków pana Tadeusza jest spór o zamek, o pobliski zamek Choreszków. To nie jest jakaś niezwykła majętność. Teoretycznie tak naprawdę ma on znaczenie, powiedziałabym, nawet symboliczne. Natomiast fizycznie pozostaje w ruinie. Jest tam tylko jeden mieszkaniec, stary sługa Choreszków, Gerwazy Rembajło, który przed laty poprzysiągł Soplicom, czyli sąsiadom, zemstę. I zresztą w drugiej księdze opowiada on o tym, ilu już Sopliców zabił i w jaki sposób. Ale skąd ten pomysł, żeby tych Sopliców tak po kolei zabijać, żeby się mścić? I tu, moi państwo, musimy wrócić się właśnie do początku lat 90. XVIII wieku, do historii samego Jacka Soplicy, który był szlachcicem mieszkającym właśnie w Soplicowie, a który żył w przyjaźni ze stolnikiem Choreszką. Z tym, że tutaj była pewna nierówność. Choreszko był znacznie bardziej możny i miał więcej wpływów i możliwości niż taki biedny szlachcic. Natomiast ponieważ udawał przyjaźń, to Jacek Soplica często, ponieważ miał też posłuch wśród innych szlachciców, w trakcie sejmików szlacheckich umożliwiał takie głosowanie, które było korzystne dla stolnika Choreszki. A sądząc, że ta przyjaźń jest prawdziwa, wymarzył sobie, że poślubi jego córkę Ewę. Natomiast stolnik miał zupełnie inne plany i wydał Ewę za mąż za wojewodę. No oczywiście to złamało Jackowi serce, mimo że się później ożenił i miał syna Tadeusza, to jednak był bardzo nieszczęśliwy.
Stolnik Choreszko jednak był zwolennikiem Konstytucji 3 maja, a kiedy potem cała ta historia skończyła się źle, no bo Targowicą, i kiedy na zamek Choreszków napadli Moskale, w trakcie jego obrony przybył także Jacek Soplica i zastrzelił stolnika Choreszkę. No oczywiście on to zrobił w gniewie, można powiedzieć z zemsty, był zresztą w bardzo złym stanie psychicznym, ale szybko okrzyknięto go zdrajcą, ponieważ uważano, że zrobił to dlatego, że popierał Moskali. Jacek Soplica musiał uciekać, swojego syna zostawić pod opieką młodszemu bratu, no i tam za granicą już, gdzie uciekł, wstąpił do klasztoru, także brał udział w walkach Legionów Dąbrowskiego. I teraz, w momencie rozpoczęcia tej akcji właściwej, Jacek Soplica, to już nie jest Jacek Soplica, tylko przybywa w Soplicowie jako ksiądz Robak. Poza jedną osobą, tak naprawdę nikt go nie poznaje i nikt nie wie, jakie są jego prawdziwe intencje. A on w tym Soplicowie przebywa jako emisariusz wojsk napoleońskich i ma przygotować na tej ziemi powstanie, a następnie także namówić szlachtę do tego, aby przyłączyła się do tych działań Napoleona. Ale ksiądz Robak, który chodzi w habicie, w kapturze, przez nikogo nierozpoznawalny, prawda, na razie, w momencie, kiedy go poznajemy, zachowuje się tak jak typowy duchowny, typowy ksiądz. I tak jak mówiłam, spór o zamek jest też tym jednym z trzech najważniejszych wątków, ponieważ ma się odbyć sąd, prawda, komu ten zamek się należy, bo po tym wszystkim w okresie Targowicy, proszę Państwa, to ten zamek Moskale częściowo przyznali Soplicom, no i sędzia Soplica też sobie rości prawa do tych resztek tego majątku, na co nie chce zgodzić się pozostający w ruinach zamku Gerwazy. No i też jako przedstawiciel rodu Choreszków przybywa kosmopolita, podróżujący dużo za granicę, ubrany także tak, zgodnie z taką cudzoziemską modą hrabia, który z początku nie ma zamiaru, moi drodzy, w ten zamek inwestować, nie chce tam zostawać, ale w drugiej księdze Gerwazy opowiada mu historię właśnie związaną z zabójstwem stolnika, z Jackiem Soplicą, z jego zemstą, którą prowadzi od lat na Soplicach. Nie może znieść, że jedynie sędzia Soplica jeszcze się ostał, prawda, i te prawa do zamku sobie rości. Więc hrabia, który był niezwykle romantycznym człowiekiem, dostrzega coś w tych murach, no i postanawia również ulec Gerwazemu i nie odpuścić po prostu tego majątku, który mu się należy. I proszę Państwa, oczywiście w Soplicowie przybywa wielu gości. Ja poświęciłam oddzielny odcinek na to, żeby opisać, kto jest kim w Panu Tadeuszu, więc w tej chwili nie będę na razie się nad tym pochylać. Ważne jest, proszę Państwa, że aż prawie 40 razy pada w tej epopei słowo ostatni, także w tytule, podtytule, przepraszam, ostatni zajazd na Litwie, ponieważ Mickiewicz w ten symboliczny sposób dawał do zrozumienia, że pewien świat, świat kultury staroszlacheckiej odchodzi powoli do historii, że coś się zmienia, że coś musi się zmienić, ale też mam takie pytanie, czy wy wiecie, czym był zajazd? Bo to jest taka stara tradycja szlachecka, która służyła temu, żeby z broni najechać kogoś, z kim mamy zatarg i wyegzekwować zbrojnie prawo. I rzeczywiście Gerwazy, wykorzystując, manipulując słowami księdza Robaka, namawia tamtejszą szlachtę do takiego zajazdu na Sopliców, żeby po prostu wyegzekwować to, co uważa, że się słusznie należy hrabiemu. I przywódcą tego oczywiście zajazdu jest hrabia Choreszko, a w obronie Soplicowa staje Protazy, dawny woźny trybunału. Oczywiście dochodzi do tego zajazdu, ale bardzo szybko pojawia się w okolicy wspólny wróg, to są żołnierze moskiewscy, którzy mają za zadanie interweniować. Oni zostają też powiadomieni o tym wszystkim. Ich dowódca, major Płód, zostaje powiadomiony przez jednego z gości Soplicowa, który był urażony w trakcie tego całego zdarzenia, zostaje powiadomiony o takiej sytuacji. No i oczywiście tutaj dochodzi do kolejnej zbrojnej interwencji, tym razem po prostu przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim są przedstawiciele zaborcy, czyli ci moskiewscy żołnierze. Rozgrywa się regularna bitwa, natomiast sam Gerwazy oczywiście bierze w swoje ręce kwestię tego, żeby Płód
taki zrusyfikowany Polak, można powiedzieć, bardzo niechętny Polsce i Polakom, już nigdy więcej nie przemówił. Ale to jest tak delikatnie opisane, proszę Państwa, że właśnie muszę tłumaczyć często, że dochodzi tutaj do zabójstwa. W każdym razie broniący Soplicowa, jego mieszkańcy i sąsiedzi muszą uciekać, bo jedna bitwa, proszę Państwa, niczego nie rozwiązuje i wiadomo, że wkrótce ktoś zacznie dochodzić, co tu się tak naprawdę wydarzyło. I powracają potem nasi bohaterowie do Soplicowa w 1812 roku już z legionami generała Dąbrowskiego. No i oczywiście w 12 księdze ma miejsce bardzo szczęśliwe zakończenie. A mamy bowiem trzy pary. Proszę Państwa, to Tekla Hreczeszanka, której ręka ma być oddana asesorowi, Telimena, która wreszcie znajduje pociechę, prawda, i męża w osobie rejenta, jak również oczywiście Tadeusz i Zosia. I tutaj, proszę Państwa, ponieważ ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał naprawdę w nieskończoność, to może nie wspomniałam, ale tylko krótko wspomnę, że wątek miłosny dotyczący najpierw Tadeusza i starszej od niego Telimeny, a później Tadeusza i Zosi, to też jest jeden z tych ważniejszych wątków w Panu Tadeuszu, bo tak jak mówiłam, tych najważniejszych jest trzy. No i rzecz jasna, z początku oczywiście Tadeusz wdaje się w romans z Telimeną, no ale Telimenę to dużo kosztuje, proszę Państwa, bo ona nie chce, żeby Tadeusz zobaczył, że ona już ma swoje lata. Brakuje jej dwóch zębów z przodu, ma zmarszczki, jakieś piegi. Tadeusz też niefortunnie myli Telimenę z Zosią. Tam jest dużo takich zabawnych wydarzeń. Ostatecznie, moi drodzy, zakochuje się szczęśliwie z wzajemnością w Zosi. No i rzecz jasna, ta cała sytuacja kończy się zaręczynami i rychłym ślubem, bowiem Zosia bardziej do niego pasuje, mają zbieżne poglądy. W dodatku Zosia jest taką bardzo posłuszną i będzie na pewno lojalną i posłuszną żoną. Natomiast no, Telimena nareszcie znajduje męża w osobie rejenta. Była to kobieta, tak jak już powiedziałam, tak około 30, więc miała pewne mankamenty urody. No i też nie mogła pogardzić żadnym kandydatem na męża, bo tutaj niestety los kobiet był bardzo smutny. I ten brak męża mógł ją skazać na życie w ogromnej, można powiedzieć, nawet nędzy na starość, więc tutaj to się oczywiście dla niej dobrze skończyło. Wszyscy tańczą Poloneza, prawda, którego dobrze znacie. No i tutaj taka ciekawostka. Andrzej Wajda, nieżyjący już reżyser, w 1999 roku, moi drodzy, przedstawił swoją filmową wersję Pana Tadeusza. No i Polonez, który był tam zagrany, Polonez autorstwa Wojciecha Kilara, zasadniczo jest Polonezem odgrywanym dzisiaj na wszystkich studniówkach i balach, z jakimi możecie się zetknąć. Co ciekawe, proszę Państwa, to nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale wcześniej, moi drodzy, to takim obowiązującym polonezem był Polonez Ogińskiego i osobiście, jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję odsłuchać na przykład w jakimś serwisie muzycznym, to polecam, bo ja wolę wersję Ogińskiego, nie obrażając oczywiście talentu pana Wojciecha Kilara. I teraz, proszę Państwa, tak jak mówię, 12 ksiąg, nie więcej, nie dajcie się oszukać ani wprowadzić w błąd, pisanych w większości 13-zgłoskowcem, chociaż ktoś się doszukał też i takich fragmentów pisanych 11-zgłoskowcem, poświęconych tak naprawdę obrazowi odchodzącego już do lamusa historii staroszlacheckiego świata, ale też historii, która przedstawia Polaków w momencie przełomowym dla nich, ważnym i istotnym, którzy potrafią się wznieść ponad wszelkiego rodzaju jakieś swoje waśnie, przeszkody i wspólnie w tym duchu patriotyzmu walczyć za swoją niepodległą ojczyznę. Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć taki fragment, w którym ksiądz Robak odwodzi sędziego Soplicę od tego sporu o zamek, tłumacząc, że już niebawem rozegra się powstanie narodowe, że trzeba się na tym skupić. I ten sędzia Soplica w tym fragmencie to jest taki bardzo dobry fragment ilustrujący nastawienie Polaków, patriotów do tematu. Cieszy się, że już niebawem będzie można walczyć za ojczyznę. Nagle zapomina o tym swoim srogim nastawieniu do Horeszków, o tym, że on za wszelką cenę chce się sądzić o ten zamek. On chce walczyć za ojczyznę, czyli te sprawy prywatne odchodzą na dalszy plan natychmiast, bez zastanowienia. I myślę, że to jest ta cecha, którą Mickiewicz chciał promować. I myślę, że to też powinna być ta cecha, która i nas dzisiaj, Polaków, powinna w jakiś sposób, powinniśmy ją w sobie
pielęgnować i ją reprezentować na zewnątrz, że nieważne jak bardzo te nasze waśnie i spory są dla nas istotne, te nasze wewnętrzne waśnie i spory, kiedy chodzi o naszą ojczyznę, naszą niepodległą ojczyznę, potrafimy stanąć razem. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mój odcinek będzie dla Was przydatny, że nieco troszeczkę więcej zrozumiecie ze szkolnej lektury. Jeśli natomiast jest jeszcze jakaś potrzeba nagrania jakichś elementów szczególnych dotyczących Pana Tadeusza, wyjaśnienia któregoś z wątków bliżej, to proszę pisać w komentarzach, bo tak jak mówię, to jest bardzo obszerna lektura i nie da się nagrać odcinka. Moi drodzy, jeżeli jest jakaś potrzeba bardziej szczegółowego omówienia któregoś z elementów Pana Tadeusza, to ja proszę o sygnał w komentarzu. Nagrałam już inne odcinki poświęcone tej lekturze, m.in. oddzielny odcinek jednemu z Waszych tematów lekcji, czyli koncertowi Jankiela i też historii, która jest w tym koncercie Jankiela zaprezentowana, więc Was zapraszam. Natomiast nagrywałam też odcinki poświęcone postaciom Pana Tadeusza, czy głównym wątkom. I to jest bardzo rozbudowana lektura i nie da się tak jak naprawdę stworzyć odcinka, który by to wszystko szczegółowo przedstawiał, a nie trwał krócej niż 2 godziny. Więc jak rozumiem, jest to też i dla mnie pewnego rodzaju zadanie trudne, ponieważ omawiając Pana Tadeusza, chcąc go omówić szczegółowo, musiałabym nagrać bardzo dużo kolejnych odcinków. Więc jeżeli jest taka potrzeba, coś szczególnego, co myślicie, że warto omówić, to proszę napiszcie w komentarzach. Ja zaś Was już tym razem żegnam. Życzę Wam udanej końcówki weekendu, udanego wieczoru, no i oczywiście powodzenia w tym tygodniu w szkole. Do zobaczenia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.